Zdrowia! Ciężkie jest życie kelnera. No może nie tyle kelnera, co dowoziciela. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No ciężkie jest życie dowoziciela żarcia. Także w tej gastronomii jest dużo, dużo konkurencji. Jedną z tych konkurencji no to jest, była już, można powiedzieć, biznes taka wizja Amazon restauracje, restauracja Amazona. Wszyscy się rzucili na dowożenie jedzenia, no ale Amazon był właśnie jeden z tych firm, które starał się zrobić. No i od 4 lat się starał, ale nic nie wyszło. 24 czerwca właśnie zakończa się cały ten eksperyment. No i nie będą już więcej dowozili. Inwestorzy no, w innych kompaniach też, no bo w Ameryce jest dosyć sporo, między innymi jest taki Grubhub, czyli żarełko można powiedzieć, no i Waiter Holdings, czyli kelner, no to ich akcje podskoczyły. Ten Grubhub, żarełko podskoczyło 8%, a kelner, akcje kelnera podskoczyły 3%. No przy okazji też Amazona też podrosły troszeczkę, no bo ludzie się zorientowali, że strata pieniędzy w tym dowożeniu jedzenia i zlikwidowanie tego biznesu, no to poprawi całą sytuację. Ciekawe jest, że Amazon w zasadzie to jak powstawał 20 parę lat temu, no to oni zaczynali jedynie od tego, że kombinowali, że będą wysyłali książki. W Ameryce był taki kompania, no księgarnia, cały zespół księgarni w budynkach się nazywał Barnes & Noble. No i Amazon wykombinował, że Barnes & Noble będzie sprzedawał książki, czy wysyłał książki pod nazwą Amazona. W pewnym momencie, kiedy ludzie się rzucili na te akcje Amazona, to Amazon, który nie miał w ogóle biznesu, tylko używał księgarni tej w budynkach, był warty 7 razy więcej niż tamta firma. Także to były te spekulacje. Później Amazon sukces odniósł w tym, że zaczął synchronizować w zasadzie używane książki. No i te komisowe brał 30% powiedzmy i ludzie wszyscy co mieli te książki gdzieś tam po kontach, no to sprzedawali, sami pakowali, sami wysyłali, sami przyczepiali znaczki, a Amazon brał tylko 20-30% komisowego. No i tak się stał milionerem. Później zaczął oferować sznurówki, nie sznurówki, buty, no a teraz już wszystko oferuje, no i wszystko wykupuje. Wykupuje sklepy, powykupywał dużo sklepów spożywczych, przedsiębiorstwa całe transportowe organizuje, ma te swoje magazyny. No w Ameryce ma sporo magazynów i w Polsce ma sporo magazynów. Okazuje się, że we Wrocławiu Szajka w zeszłym roku okradła 1000 laptopów wartych ponad 4,5 miliona złotych. No złapali ich tam. Okazuje się, że pakowali na bezczelnego kilka osób. No ale to jest część biznesu międzynarodowego założona w sumie no, dosyć dawno i tak biznes dosyć taki prymitywny, ale się rozwinął. No i oni wszędzie starali się gdzieś znaleźć ten biznes, także założyli też restaurację Amazona w 2015 roku. Zaczynali w Seattle, czyli tam, gdzie oni są na tym, jak tu jest ten Atlantyk, tu jest Pacyfik, Kanada, no to Seattle to jest tutaj, Vancouver, no to właśnie od tej strony, no to oferowali w 2015 roku w paru tych dzielnicach tego kodu pocztowego naokoło ich tam dyrekcji. No i później otworzyli w Anglii, ale jednak nie za bardzo się reklamowali. W Ameryce oferowali tu serwis taki do godziny, no i darmowy serwis.
ludziom, którzy mieli ten prime, czyli płacili $99 na rok za taki specjalny serwis, że nawet nie płacili za, ludzie nie płacą za wysyłki tego rodzaju. No i obiecywali, że podniosą poprzeczkę dużo dla tych restauracji, które oni będą dowozili. Ale jednak cały projekt jednak nie wzrastał tak, jakby mógł. Amazon nie reklamował tego tak bardzo, także w Anglii cały ten serwis zamknął się w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku, a teraz w Ameryce to w maju to było tylko 25 miast, gdzie było obsługiwane. No i teraz 24 będą zamykali. Pomyłka nastąpiła, no bo to bardzo ciężko wytrwać w takim, to po prostu ludzie nie przewidzieli tego. No ale w Amazon miał jeszcze parę innych takie fiasko, które oni mieli, no to między innymi był ten smartfon, czyli ten niegłupi telefon, mądry telefon Fire. Starali się założyć również stronę turystyczną. To było destination, czyli takie przeznaczenie. No i był też Amazon Local. Amazon Local, no to miały być takie różne specjalne okazje właśnie lokalne, nie globalne, nie wysyłkowe, tylko takie bardziej lokalne. No też to w sumie nie wyszło, no bo jest bardzo dużo konkurencji. No i ta konkurencja, co najciekawsze, to jest to, że inwestorzy po prostu płacą, kupują akcje za ciężkie miliardy. Dowożenie tego jedzenia, tam za dużo to tak nie ma, gdzie tego zysku, no bo gdzie ten zysk jest, to jest ta tylko zniżka, powiedzmy, z tego, co restauracja jest w stanie zniżyć i zapłacić parę groszy, no plus jakieś tam napiwki dla tych, co dowożą, no ale te napiwki to nie wpływają na cały ten biznes, to po prostu są pieniądze tych dowozicieli. Także ciężko jest zorganizować przewóz jednego czy dwóch posiłków i lataniem i zarobić na tym jeszcze, zarobić na tą kasę. W San Francisco jest taka firma DoorDash, czyli taki wyścig do drzwi, powiedzmy. No to oni zebrali w akcjach miliard dolarów, oni sprzedawali je dwa razy, no i miliard dolarów, no to są nieprawdopodobne sumy. Uber Technologies jako taki, Uber zasadniczo taksówkowy, no ale oni też mają Uber jedzenie, no to oni cały ten akcje, jak zaczęli sprzedawać, no to zebrali 8 miliardów, no ale też to troszeczkę się pospadało. W San Francisco jest następna firma, która dowozi jedzenie, się nazywa Postmates, czyli następna wielka firma, no to oni zebrali 700 milionów dolarów. Ludzie kupują tego. Ten w Chicago jest Grubhub, czyli to, jak wspominałem, jedzonko. Oni zaczynali z tym dowożeniem jedzenia i poszli, zaczęli sprzedawać na giełdzie w 2014 roku, no ale oni mieli w zyskach spadek 80%. 80% spadek, no ale pomimo wszystko to ten zarobek był 7 milionów, a akcje same w sobie, ceny spadły 50%. Także to takie zabawne pieniądze, można powiedzieć, dmuchane pieniądze. Uber jedzenie jeszcze jakoś sobie radzi, no bo oni w Ameryce to jest w 300 w zasadzie miastach, czy takich miejscach, gdzie sprzedają. I cały ten dochód, no to wzrósł 90% do 600 milionów dolarów w pierwszym kwartale, także
Także to jest też potężna suma. No tyle tylko, że oni na teraz no to już mają tylko 7% z tego dowożenia, a rok temu mieli powiedzmy 12%. Także to wszystko jest ta konkurencja. Ta konkurencja walczy. Do jakiego stopnia walczy? No do tego, że 80% wszystkich tych dowożeń jest w rękach trzech firm, czyli Uber jedzenie, ten żarełko, no i wyścig do drzwi, czyli ten DoorDash. Wszystko po prostu zostało zaklepane. Amazon w tym wypadku wygląda na to, że po prostu już musi usiąść na tyłku i zacząć patrzeć na inne biznesy. Wszyscy ci, co pracowali i zarządzali, powiedzmy tym, starali się robić ten Amazon restaurację, no to oni zostali przesunięci do Amazon dowożenia jedzenia Whole Foods. Whole Foods został wykupiony. No widać, że ceny po prostu rosną. Ceny kiedyś było taniej, teraz rosną. Oni oferują powiedzmy 10% zniżki dla tych ludzi, którzy mają ten Prime za $90, to mają 10% zniżki, ale też nie na wszystko. I dowóz jedzenia proponują, jest dostępny w 88 miastach. Ciekawe, że jeszcze angielska firma, która dowozi jedzenie, też w zasadzie zaczęła sprzedawać akcje, no i oni zebrali $600 milionów dolarów, nazywa się Deliveroo, a to było te 600 milionów ostatnio, ale ogólnie zebrali półtora miliarda, także te sumy są po prostu niewyobrażalne, biorąc pod uwagę, że to jest po prostu dowożenie na rowerach, czy na skuterach, czy na samochodach z jakichś tam lokalnych, istniejących restauracyjek i miejsc. A ludzie mimo wszystko są w stanie kupować, spekulować i liczyć, że te akcje będą jeszcze więcej, pomimo że są nieprawdopodobnie drogie. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo, nie subskrybujesz, też dziękuję bardzo, serdecznie zapraszam, tutaj jest guziczek do subskrypcji, jest dzwoneczek, dzyń dzyń, pytajcie się, zadawajcie pytania, piszcie odpowiedzi, jeżeli macie jakieś sugestie, proszę bardzo, polecajcie, rozsyłajcie na Facebooku, na Wykopach i gdzie się tylko da. Do następnego codziennego filmiku.